Czy wiedzieliście, że Ziemia to jeden wielki magnes? Magnesy stopniowo tracą na sile. Magnetyzm Ziemi osłabł o 6% w porównaniu z wynikami sprzed 150 lat. Magnes staje się słabszy, co znaczy, że wcześniej był mocniejszy. To znaczy, że Ziemia nie może być starsza niż 25 tysięcy lat. Ponieważ ciepło tak silnego pola magnetycznego zniszczyłoby życie na Ziemi. Oznacza to również, że datowanie radiowęglowe jest bezużyteczne. Podam przykład. Wiek dowolnej części nogi mamuta datowanej węglem wynosi 15 tysięcy lat, skóry natomiast 21 tysięcy lat. Być może miał bardzo powolne narodziny. Jedna część mamuta miała 29 tysięcy lat, a inna 44 tysiące lat. Ta metoda jest do niczego. Podręczniki będą jednak twierdzić, tak, pole magnetyczne słabnie, ponieważ cyklicznie zmienia biegunowość. To stek bzdur. Pole magnetyczne Ziemi nie zmienia biegunowości. Są tylko obszary o słabszym lub silniejszym natężeniu pola. Zmiana biegunowości pola magnetycznego wiąże się z teorią superkontynentu, Pangei. Kto z Was słyszał o tej teorii? Mówi ona, że miliony lat temu wszystkie kontynenty były połączone. Naprawdę? Nie mówią nam tylko tego, że trzeba pomniejszyć Afrykę o prawie 40%, żeby pasowała i że pominęli cały Meksyk w Ameryce Środkowej. Hej, a gdzie Meksyk, Panama, Kostaryka, Gwatemala? Pominęli to, co wiedzą nawet przedszkolaki, że pod wodami oceanów znajduje się muł. Ludzie pytają, Hovind, czy nie sądzisz, że kontynenty były kiedyś połączone? Mówię wtedy, o czym ty mówisz? Przecież cały czas są. Co rozumiecie, mówiąc były? Przecież pod wodami nie ma pustki. To tylko niżej położone miejsca zapełnione wodą. To wszystko. Nie ma wątpliwości, że kontynenty trochę się ruszają. Lubię teorię Walta Browna. Teoria hydroplatform może nam wszystko wyjaśnić. Ziemia obraca się z prędkością liniową 1600 km na równiku, ale mówi się, że zwalnia. Zwalnia na tyle, że co jakiś czas trzeba nakręcić zegary. Sylwestra 1990 roku ogłoszono, że trzeba nastawić zegarki, bo spóźniły się o jedną sekundę, co było skutkiem zwalniania Ziemi. Obliczono, że Ziemia zwalnia codziennie o 0,001 sekundy. W 1992 ponownie przestawiano zegarki. W magazynie Astronomy czytamy, że prędkość kątowa Ziemi zmniejsza się i czerwiec będzie o 1 sekundę dłuższy niż normalnie, czyli będziemy musieli przeskoczyć 1 sekundę. Większość z Was słyszała o roku przestępnym, ale czy ktokolwiek słyszał o przestępnej sekundzie? Mamy taką. Co roku lub co półtora. Musimy przeskoczyć 1 sekundę, żeby zegarki wskazywały dobry czas. Teraz proszę o uwagę. Ziemia obraca się i zwalnia. To znaczy, że kiedyś obracała się szybciej. Czy to jest jasne? Jeśli cofniemy się o 6 tysięcy lat, to nie jest to problem. Ziemia za czasów Adama obracała się troszkę szybciej. Nie zauważył tego, zresztą i tak nie miał zegarka. Jednak niektórzy chcieliby, żebym uwierzył, że Ziemia ma miliardy lat. Miliardy lat temu Ziemia musiałaby naprawdę zasuwać. W niej noce byłyby bardzo krótkie. Dzień dobry, dobranoc, dzień dobry, dobranoc. Nic nie można by było zrobić. Siła odśrodkowa byłaby ogromna. Wiatry wywołane efektem Coriolisa wiałyby z prędkością 8000 km na godzinę. Myślicie, że dinozaury żyły 200 milionów lat temu? Wiem, co się z nimi stało. Zostały wywiane. Nieprawda. Nie było żadnych dinozaurów 200 milionów lat temu. Sahara posiada coś, co nazywamy wiatrami dominującymi. To wiatry, które prawie cały czas wieją w tym samym kierunku. Powoduje to problem, ponieważ gorące powietrze z pustyni wyniszcza roślinność z blisko przyległych terenów. Teren ten powoli staje się pustynią. Gleba zostaje wyjałowiona i trudno taką z powrotem użyźnić.
Nazywamy to pustynnieniem. Przeprowadzono szczegółowe badania na Saharze, ponieważ wiemy, że poszerza się ona o 6,5 km na rok. Stwierdzono, że pustynia ma około 4000 lat. Mam pytanie. Skoro Ziemia ma miliony lat, dlaczego nie ma gdzieś większej pustyni? Dlaczego największa pustynia na świecie ma mniej niż 4000 lat? Mam na to teorię. Wierzę, że około 6000 lat temu Bóg wszystko stworzył. 4400 lat temu nadszedł potop. Ponieważ trudno jest mieć pustynię pod wodą, pustynia musiała zacząć się rozrastać dopiero po opadnięciu wód. Psalm 104 mówi, wzniosły się góry, opadły doliny, wody opadły na miejsce, któreś im wyznaczył. Na podstawie Biblii potwierdzam, że największa pustynia na świecie ma mniej niż 4400 lat. To może Biblia ma rację. Czy wiecie, że kiedy wierci się w ziemi, to czasem wytryska ropa? Ropa podlega ogromnemu ciśnieniu. Dochodzi ono do 1400 kg na centymetr kwadratowy. Tryska spod ziemi z ogromnym świstem. Naukowcy, którzy badają skały bezpośrednio nad złożami ropy, mówią, że ciśnienie ropy jest większe niż ciężar przykrywający je skałą. Ropa powinna rozłupać skały w mniej niż 10 tysięcy lat. Mam pytanie. Skoro Ziemia ma miliony lat, dlaczego wciąż mamy do czynienia z wielkim ciśnieniem? I skąd w ogóle wzięła się ropa? Praktycznie wszyscy naukowcy są zgodni, że ropa powstała ze zmiażdżonych organizmów, na które oddziaływało ciepło i ciśnienie. Już 30 lat temu nauczyliśmy się, jak w 20 minut uzyskać baryłkę ropy z tony odpadów. W Australii do produkcji ropy wykorzystują szlam z oczyszczalni ścieków. Mówią, dinozaury zamieniły się w ropę. Nie sądzę. Przecież musiałoby to trwać około 80 milionów lat. Mam teorię na ten temat. Wierzę, że około 6000 lat temu Bóg stworzył wszystko. 4400 lat temu nastąpił potop. W potopie utonęło wiele zwierząt i ludzi. Zostali przysypani przez żwir, kamienie, błoto i pod konkretnym ciężarem przemienili się w ropę. Tak więc ropa powstała z zatopionych ludzi i zwierząt. Co oznacza, że waszym paliwem są przodkowie. Następnym razem, gdy będziecie tankować, powiedzcie, powinniście byli usłuchać Noego. Mówił przecież, że będzie padać. Pewnego razu miałem wystąpienie w Denver. Zaproszono mnie potem do Narodowego Laboratorium z Marsdin, aby mi udowodnić, że mylę się co do wieku Ziemi. Zabrali mnie do wielkiej zamrażarki wielkości tego audytorium. Panowała w niej temperatura 36 stopni poniżej zera. Jestem z Florydy i było mi tam naprawdę zimno. Powiedzieli, panie Hovind, jeździmy na biegun południowy i na Grenlandię. Wiercimy dziury w lodzie i przechowujemy środkową część od wiertów. Chcieli, żebym obejrzał kilka próbek. Stwierdziłem, że to może być ciekawe. Pokazali mi próbki i zapytali, czy widzi pan te prążki? Tak, odpowiadam. Mówią, w okresie lata śnieg topi się troszkę i potem ponownie zamarza, tworząc przezroczysty lód. W okresie zimy śnieg uszczelnia się i zatrzymuje pęcherzyki powietrza, tworząc biały lód. Dlatego te prążki wychodzą jako ciemne. Ciemne, jasne wskazują odpowiednio na lato, zima, lato, zima. Powiedzieli, dotarliśmy 3000 metrów pod ziemię i policzyliśmy 135 tysięcy corocznych prążków. Dlaczego więc naucza pan ludzi, że Ziemia ma tylko 6000 lat? Zapytałem ich o to, czy nie jest to tylko przypuszczenie, że są to coroczne prążki?
Akurat nie wiedzieli nic o zaginionej eskadrze. Niektórym samolotom podczas II wojny światowej kończyło się paliwo i wiele z nich spadło na Grenlandię. Pewien bogacz z Kentucky wpadł na genialny pomysł, aby wydobyć te samoloty spod lodu. Kto z was o tym słyszał? W 1990 roku rozpoczęli przeszukiwać glebę Ziemi za pomocą radaru, ponieważ samoloty były około 80 metrów pod powierzchnią. Zlokalizowali P-38 i wytopili otwór, by go wydostać. Schodzili głębiej i głębiej, aż w końcu trafili na samolot. Rozmontowali samolot na części i przewieźli do Middleboro w stanie Kentucky. W 2002 roku udało im się wystartować tym samolotem z okresu II wojny światowej. Rozmawiałem z człowiekiem, który wtapiał się w dół. Zapytałem go, czy samolot tkwił w lodzie przez 48 lat na głębokości 80 metrów. To daje nam 1,67 m na rok. Naukowcy dowiercili się do głębokości 3000 metrów. Dzieląc to przez 1,67 m otrzymamy 1800 lat. Co z ich 135 tysiącami lat? Teraz już wiem. Głębsze warstwy są przyciskane i zamieniają się w ziarnisty lód. A zatem 4400 lat to wystarczająca ilość czasu na wytłumaczenie tych zjawisk. Spotkałem się z Bobem jeszcze raz. Zapytałem go, Bob, wyciągałeś ten samolot, prawda? Tak, byłem członkiem ekipy, odpowiedział. Bob, kiedy topiliście lód, to czy były tam prążki? O tak, było ich setki, powiedział. Chwileczkę, mówię. Jak można uzyskać setki corocznych prążków w ciągu 48 lat? Wydaje mi się, że powinno ich być 48. On mówi, o nie, na pewno było ich kilkaset. Moi drodzy, to nie są coroczne prążki. Te prążki nie odnoszą się do lata i zimy, ale do ciepła i zimna. W ciągu dnia można na przykład uzyskać 5 prążków. Ci z Scientific America ciągle nazywają je rocznymi prążkami. Albo są niedouczeni, albo kłamią. Mam nadzieję, że są tylko niedouczeni. Pewien człowiek z Alaski napisał do mnie, że na jego samochodzie w 8 godzin pojawia się 15 warstw śniegu. Nie 15 cali, ale 15 różniących się warstw śniegu. Eskimosi mają 40 słów określających śnieg. W końcu, o czym innym mogą rozmawiać? W szkołach uczą, że każda warstwa skorupy ziemskiej wyznacza inny okres. Bzdura. Te warstwy powstały przez potop za dni Noego. Na całym świecie odnajduje się skamieniałe stojące drzewa łączące te warstwy. Przeczytajcie artykuł na naszej stronie, są tam też zdjęcia. Wcale nie potrzeba wielu lat, by uzyskać skamielinę przenikającą kilka warstw skalnych. Skamieliny powstają szybko. Z Góry Świętej Heleny do jeziora spadają drzewa. Wiele zaczyna kamienieć w przeciągu 20 lat. Tutaj jest kawałek skamieniałego drewna. Tu mamy skamieniałego psa wewnątrz drzewa. Skamieniały pies znaczy zamieniony w kamień. Tu mamy skamieniałą rybę w trakcie rodzenia. Poród nie trwa chyba miliony lat. Skamieniały but wraz z nogą kowboja. Posiadamy na ten temat artykuł zatytułowany Zwapniały kowboj. Articles on the table down here called the Limestone Cowboy.